Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. 16 czerwca 2024 roku możemy przeczytać artykuł, który brzmi: Natalia zaginęła 2 dni temu, wysłała tajemniczą wiadomość, to na pewno nie od niej. Niestety parę dni później, czyli 19 czerwca, możemy przeczytać kolejny artykuł, który brzmi: spełnił się najczarniejszy scenariusz. Policjanci ze specjalnej grupy poszukiwawczej znaleźli ciało poszukiwanej od kilku dni Natalii P.R. Tutaj nazwisko jest dwuczłonowe, spod Poznania. Zatrzymano jej męża. W domu czekał na nią 10-letni synek. Co wydarzyło się tak naprawdę w życiu Natalii? O tym w podcaście Kryminalne Szepty. Zapraszam bardzo serdecznie. Od 2 dni nie dała znaku życia. Jej rodzina odchodzi od zmysłów. W domu na zaginioną Natalię Panochę Raczkiewicz z podpoznańskiego Gortatowa czeka synek. Bliscy proszą o udostępnianie informacji o zniknięciu kobiety, bo może być zagrożone jej życie. I tak właśnie zaczyna się historia naszej dzisiejszej bohaterki. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, dlaczego tutaj jest wymienione jej nazwisko, a w dalszych artykułach tego nazwiska nie ma. Jeżeli ktoś wie, dlaczego tak się dzieje, zapraszam do sekcji komentarzy. Natalia pochodzi z maleńkiej wsi Gortatowo pod Swarzędzem, województwo wielkopolskie. Prywatnie jest mamą 10-letniego synka, zawodowo natomiast specjalistką do spraw finansowych. Doradza klientom w tej dziedzinie. Ostatni raz kontakt z nią rodzina miała w piątek, 14 czerwca, bardzo późnym wieczorem. Czyli wśród tych informacji na pewno możemy stwierdzić, że to nie była żadna patologiczna rodzina i wygląda na to, że jeśli chodzi o tego typu ocenę, no to tutaj na razie nie ma się do czego przyczepić. Natalia po raz ostatni widziana była przez swoją siostrę podczas rozmowy wideo około godziny 18:30. Znajdowała się wtedy w samochodzie, ale nie powiedziała, dokąd jedzie. Około północy wymieniła się jeszcze z siostrą Anną informacjami i potem słuch po niej zaginął. Wygląda na to, że wróciła ze spotkania do domu, bo jej auto stoi w garażu. Jest jeszcze jej płaszcz i torebka. Zniknął jedynie portfel. Mówi faktowi pani Anna, siostra zaginionej. Jedzie ona teraz z zagranicy, by na miejscu jej szukać. Nie kryje, że jest przerażona i przekonana na 100%, że Natalia nie zniknęła sama. Ona prowadzi własną firmę, jest obowiązkowa. Nigdy nie wyłączała telefonu jak teraz. Ma synka, który czeka na nią w domu. Zawsze dbała o jego bezpieczeństwo i fizyczne, i psychiczne. Nie zostawiłaby go. Miała plany na przyszły weekend, o których wszyscy wiedzieli. Na pewno nie zniknęła z własnej woli. Podkreśla to jeszcze raz siostra zaginionej. W dalszej części artykułu możemy przeczytać, że około północy z piątku na sobotę dostała od niej informację przez komunikator WhatsApp. Ale to nie była jej odpowiedź, nie jej styl. Mogłaby tak odpisać, gdyby zasypiała albo z jakiegoś powodu nie była w stanie normalnie pisać, ocenia siostra Natalii pani Anna. Dodaje, że w niedzielę na chwilę uaktywnił się messenger jej siostry, choć telefon jest wyłączony, a komputer leży w domu pod czujnym okiem policji. Akurat tutaj się wtrącę, jeśli chodzi o messenger. Tak naprawdę to nie ma za bardzo co tutaj wierzyć tej aplikacji, bo nieraz też jest tak, że ktoś może w ogóle mieć wyłączony telefon, nie ruszać go cały dzień, a gdzieś tam ta lampka tego, że jest się online, się zapali, albo po prostu w ogóle nie zgaśnie. Kiedy ty skończysz korzystać z telefonu, messengera, odłożysz telefon, ta lampka potrafi jeszcze się palić albo całą noc, albo po prostu znika po paru godzinach, także to są błędy aplikacji, które mogą dawać błędne wrażenie, że ta aplikacja była uruchomiona, ale oczywiście nie wolno też tego wykluczyć. Siostra zaginionej kobiety poprzez fakt apeluje, by ludzie, którzy przemieszczali się około 24:01 w nocy z piątku na sobotę w Swarzędzu lub Gortatowie, zachowali swoje nagrania z kamerek samochodowych.
w jakiś sposób Natalia zniknęła. Skoro jej auto jest w garażu, pewnie znajdowała się w innym samochodzie. Ludziom może się wydawać, że nie mają nagranego niczego ciekawego, ale tam może być odpowiedź. Moja siostra mogła być w jakimś nagranym aucie, tłumaczy pani Anna. I tutaj dalej możemy przeczytać rysopis Natalii. Nie wiem, czy to jest ważne w tym podcaście. Wzrost 172, długie, proste, ciemne, blond włosy i tak dalej, ale to jest mało istotne. Sprawa zaginięcia została zgłoszona na policję. Kto ma jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanej kobiety, może oczywiście zgłosić się na numer alarmowy 112. No i w dalszej części artykułu są zdjęcia pani Natalii. Możemy je przejrzeć. Oczywiście link do tego artykułu zostawiam w opisie. Pamiętajcie, że tutaj spora część tekstu oczywiście należy do faktu, także nie przypisuję sobie, broń Boże, tak jak już mi tutaj zarzucano nieraz, jakiegoś mojego autorstwa. Link możecie sobie oczywiście znaleźć w opisie i zobaczyć zdjęcia zaginionej Natalii. Kolejny artykuł faktu pokazał się dzień później, czyli 17 czerwca, a w nim możemy przeczytać: Natalia Panocha-Raczkiewicz, tu jeszcze zachowane jest nazwisko, potem już są skróty, z Gortatowa pod Poznaniem zaginęła w nocy z piątku na sobotę. Jej zrozpaczona siostra pokonała kilkaset kilometrów, by przyjechać z Holandii do Polski i pomóc w poszukiwaniach. Apeluje o pomoc również w mediach społecznościowych, gdzie jest mąż zaginionej kobiety. Okazuje się, że coś mu przeszkadza we włączaniu się w akcję. Zawsze jest tak, że kiedy zaginie jakaś bliska osoba, dajmy na to żona czy mąż, to ta druga osoba stara się odnaleźć jak najszybciej tą swoją zaginioną osobę. W tym wypadku mąż niechętny był do poszukiwań. Inne osoby potrafią udzielać się w mediach społecznościowych, prosić o pomoc. Tak jak tutaj przed chwilą mieliście przykład tego, że pani prosi ludzi przyjeżdżających w tych godzinach i o tym czasie, żeby przejrzeli swoje kamerki samochodowe i być może tam jest jakiś ślad. No, kobieta się naprawdę chwytała czego tylko się da i szukała informacji gdziekolwiek. No, mąż jednak nie był aż takim entuzjastą poszukiwań. Siostra na mediach społecznościowych udostępniała takie wpisy jak: Natalia, bardzo cię proszę, odezwij się, daj znak. Jakikolwiek znak, że wszystko ok i to wystarczy. Bardzo się o ciebie martwimy, co się z tobą dzieje? Jestem wręcz przerażona, więc proszę. Ania. Adam, mąż Natalii, nie zamieścił do tej pory żadnego publicznego wpisu na temat poszukiwań żony. Nie oznacza to jednak wcale, że nie przeżywa jej zniknięcia i nie robi wszystkiego, by ją odnaleźć. Bierze osobiście udział w poszukiwaniach na pobliskich terenach. Niestety nie może używać mediów społecznościowych, bo policja zabezpieczyła je po zniknięciu Natalii, wszystkie telefony i sprzęty komputerowe, jakie mieli w domu. Tłumaczy w rozmowie z Faktem pani Anna: jedyne, co mu pozostało, to osobiście szukać żony i wierzyć w szczęśliwe zakończenie. Czytając ten artykuł, przypomina mi się pewna sprawa, której teraz wam nie przytoczę, bo nie mogę sobie dokładnie przypomnieć, o jaką sprawę chodziło, ale pamiętam, że tam też był taki moment, w którym było opisane, że mężczyzna chodził i szukał zaginionej osoby. Może to też była żona. Bardzo przeżywał jej stratę i zaginięcie. Chodził, szukał, dzwonił wszędzie i tak dalej, i tak dalej. No i potem okazało się niestety, że to on był sprawcą zaginięcia tej kobiety, bo kobietę znaleziono martwą. Tylko nie mogę sobie za groma przypomnieć, co to była za sprawa. Ale skoro w artykule dwa dni przed odnalezieniem Natalii już coś było nie tak z mężem, myślę, że policjanci też podejrzewali, że coś tu może być nie tak, skoro no niby szukał, ale zaangażowanie jego widocznie nie było takie, jakby oczekiwano po kimś, komu zaginęła żona. 18 czerwca 2024 roku. Policjanci oficjalnie twierdzą, że na razie nikogo nie podejrzewają. W nieoficjalnych rozmowach można wyczuć przekonanie,
że zaginiona mieszkanka Gortatowa nie zniknęła z własnej woli. Czwarty dzień policjanci szukają zaginionej Natalii. Nawet oni przyznają, że sprawa jest wyjątkowo niestandardowa. We wtorek przeczesywali pobliskie tereny w Dolinie Cybiny. Policjanci również twierdzą, że do tego typu sprawy wzięli najlepszych policjantów, jakich mogli delegować do tego śledztwa. Dla nich sprawa była naprawdę bardzo, bardzo dziwna. Policjanci działają systemowo i wielotorowo. Sprawdzają każdą możliwą ewentualność i szukają jakiegokolwiek śladu, który mógłby ich naprowadzić na trop Natalii. W domu, w którym zaginiona mieszka z mężem i synem, widać kamerę. Niestety, służy ona jedynie do monitorowania terenu i nie miała załączonej funkcji nagrywania. Nie można więc pomóc rozwiązać zagadki zaginięcia kobiety. We wtorek 18 czerwca poszukiwania zakrojone na szeroką skalę odbywały się w Dolinie Cybiny, niedaleko miejsca zamieszkania zaginionej. Pojawili się nie tylko policjanci ze specjalną łodzią, ale również strażacy. I to zarówno z PSP, jak i z jednostek ochotniczych. Dzień wcześniej nad tym samym miejscem latał specjalistyczny dron. To miejsce trudne, częściowo niedostępne. Wielu tu małych zbiorników wodnych i terenów bagnistych. Mówi osoba, która widziała tę akcję. Ciężko więc było się tam dostać, ale śledczy muszą sprawdzić każdą możliwość. Na razie nie mamy przełomu w sprawie, podsumowuje Andrzej Borowiak. Jeśli chodzi o 18 czerwca, tak właśnie zakończył się artykuł na stronie Faktu. A już 19 czerwca o godzinie 10:52 możemy przeczytać, że spełni się najczarniejszy scenariusz. Policjanci ze specjalnej grupy poszukiwawczej znaleźli ciało poszukiwanej od kilku dni Natalii spod Poznania oraz że zatrzymano jej męża. Kobieta nie żyje. Jej zwłoki policjanci odkryli w kompleksie leśnym w północno-wschodniej części przedmieść Poznania. W związku z tą sytuacją, w uzgodnieniu z prokuraturą okręgową w Poznaniu, policjanci zatrzymali męża zaginionej 39-latki. Śledczy nie chcą ujawnić dokładnego miejsca dramatycznego odkrycia. Wciąż trwają tam oględziny, które prowadzone są na dużym obszarze. Młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji dodaje, że mąż kobiety będzie pozostawał w dyspozycji prokuratorów współpracujących z policjantami. Ciało Natalii śledczy odnaleźli w środę 19 czerwca rano. Jak ustalił Fakt, mąż kobiety Adam R. okłamywał policjantów, bo miał wiedzę na temat jej zaginięcia i śmierci. Śledczy ustalają przyczyny śmierci 39-latki. Według naszych informacji nie jest to na pewno samobójstwo, lecz zabójstwo. Mąż kobiety na razie nie ma statusu podejrzanego, tylko podejrzewanego. Wiadomo, że miał wiedzę o tym, co się stało jego żonie, jednak policja nie zarzuca mu w tej chwili zabójstwa. Natalia zaginęła w nocy z piątku na sobotę 14 na 15 czerwca. No i tutaj dalej w tym artykule, no to już przekazywane są informacje, które już wszyscy wiemy. Ciekawa jest ostatnia część tego artykułu, gdzie możemy przeczytać, że już we wtorek policjanci ze Swarzędza wystąpili do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie śledztwa z paragrafu mówiącego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Dawało im to więcej możliwości, śledczy twierdzili, że to standardowe zachowanie. Prawda jest jednak taka, że dochodzi do niego wcale nie tak często. To już pokazywało, że sprawa raczej nie będzie miała szczęśliwego finału. Czyli jak wcześniej mówiłem tutaj w podcaście, policjanci już od samego początku albo chwilę później podejrzewali męża kobiety. Wszystko na to wskazywało, że to on jest odpowiedzialny za to, co się stało, stoi za tym zaginięciem, a przynajmniej ma wiedzę, gdzie kobieta przebywa. Natomiast siostra Natalii, Ania, napisała w social mediach, że z przykrością informujemy, że moja siostra została znaleziona martwa. Prosimy o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym dla nas czasie. Śmierć naszej ukochanej Natalii jest dla nas ogromną tragedią. Fakt pisał o tym, że policja zabezpieczyła wszystkie sprzęty elektroniczne i telekomunikacyjne należące do męża Natalii, Adama R.
Samo w sobie nie oznaczało to, że podejrzewa mężczyznę o jakieś przestępstwo, ale dawało wiele do myślenia. Gdy zaczęły pojawiać się kolejne informacje o życiu zaginionej, wiele osób zaczęło podejrzewać właśnie Adama R. Bliscy kobiety podkreślali jednak, że rodzina zjednoczona jej szuka i nie potrzebuje hejtu. W dalszej części artykułu możemy przeczytać, że nieoficjalnie ustalił fakt, że policjanci zaczęli podejrzewać Adama R., może coś wiedzieć dopiero krótko przed odnalezieniem zwłok kobiety. No wydaje mi się, że tutaj akurat policjanci podejrzewali o wiele szybciej. Wiadomo też, że policja nie powie wszystkiego, co wiedziała, o czym myślała, co podejrzewała i kogo do wiedzy publicznej, no bo to trochę by nie było, nie miałoby sensu podczas poszukiwań Natalii. Między kobietą a jej mężem było 21 lat różnicy. Jak twierdzi poznańska Gazeta Wyborcza, kobieta poinformowała niedawno męża, że chce się rozwieść. Miała też mieć nowego partnera. Małżeństwo wychowywało 10-letniego syna. Teraz dziecko prawdopodobnie trafi pod opiekę siostry Natalii albo swojej babci. Adam R. jest właścicielem firmy informatycznej. Na swoim profilu na Facebooku często stosował specjalne nakładki na zdjęcia. W ten sposób popierał różne akcje społeczne, walkę o wolność Ukrainy i podkreślał swój patriotyzm. Okazało się jednak, że prawdopodobnie ma drugą twarz i ukrywał przed policją to, co spotkało jego żonę. Ale to, co kto jak udostępnia na Facebooku, jak pokazuje różne fajne zdjęcia z rodziną czy z dziećmi, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo wielokrotnie okazywało się tak, że miły, fajny, no tutaj buziaczki, całuski na Facebooku, a okazywało się, że często się okazywało, że ten mąż, który tak pięknie tu pokazywał miłość do swojej rodziny, tą rodzinę na przykład bił, torturował, wykańczał psychicznie, po czym za chwilę widziano go na spacerku za rączkę z tą właśnie żoną i rodziną. Także nie ma co sugerować się nigdy jakimiś tam zachowaniami na Facebooku, no bo dzisiaj Facebook pokazuje bardzo dużo nieprawdy. Na ten moment oczywiście nikt oficjalnie jeszcze nie potwierdził, że sprawcą jest mąż Natalii, ale no wszystko na to wskazuje, ponieważ kobieta pojechała z kimś samochodem. Kobieta została zamordowana. Samochód wrócił do garażu, ale też nie mamy informacji, czy ona była tym samochodem, kiedy dzwoniła w nocy do siostry, czy po prostu była innym samochodem. Też nie mamy informacji, czy ta para nie miała może dwóch samochodów. Wydaje się, że byli to ludzie zamożni, także posiadanie dwóch samochodów dla męża i dla żony wydaje się dosyć oczywistą sprawą. Ale to jest bardzo ciekawe. No, raczej nie wygląda to na to, żeby to zrobił ktoś inny. Policja, tak jak mówiłem, nie powie nam wprost, przynajmniej na razie, kto jest odpowiedzialny. Tym bardziej ten mąż, jak już wcześniej policjanci podejrzewali, nie bardzo starał się odnaleźć ciała jego żony. Wygląda na to, że wiedział, gdzie to ciało jest i w jakim stanie. Dlatego tutaj finał tej sprawy, oskarżenia, postawione zarzuty w stronę męża chyba nikogo nie zdziwią. Ale poczekajmy i przekonajmy się, może akurat ta sprawa ma drugie dno.